Ogółem skończyłam już pracę na dzisiaj i teraz siedzę w szatni na razie. Czekam na zatę ogółem i zaraz wychodzę. Idę zaraz na miasto, jak się uda. Nie mam pojęcia, ale chciałabym pokazać jedną uliczkę, bo jest super rozbiona. Wróciłam już do domu i zaraz zabieram się za jedzenie obiadu, który jest w sumie moim śniadaniem. No i włączę sobie znowu Netflixa. Ostatnio zabrałam za oglądanie Domu z Papieru całego od nowa. Wszystkie sezony, więc sobie włączę teraz i lecę jeść. Aktualnie stwierdziłam, że chcę sobie popróbować parę kolorów pomadek z kalendarza z NYXa. Taki mini test kilku kolorów, co byłam ciekawa, jak wyglądają. Chcę pokazać płynny cień, jaki miałam w kalendarzu z Action, bo to jest coś mocnego, to jest coś mocnego. Ja wiem, że wielką plamę nawaliłam, ale jakby... O Jezu, jak to jest! Jak to się błyszczy! To jest ten płynny cień. Już następny dzień. 13 grudnia jest dzisiaj i ja zaraz się idę ogarniać. Muszę się umyć, właśnie włosy ogarnąć wszystko i się pakować, dlatego że dzisiaj przenoszę się od taty do siostry. Także muszę spakować swoje rzeczy, plecak, walizkę i tak dalej. Okazało się, że jednak nie jadę teraz do Oli. Pakowałam się, ogarnęłam i tak dalej, ale zgadałam z siostrą, właśnie Zolą, i powiedziała, że ona przyjedzie tutaj i jutro pojedziemy razem do niej do domu, więc teraz jeszcze zostaję. Także aktualnie szykuję obiad, w sumie gotuję makaron do mięsa, który już zrobiłam. Zwam ten kalendarz, to otworzyłam już 5? Nie, 7. 7 okienek otworzyłam, no tutaj były poważne testy. Zrobię ten obiad, później się trochę muszę ogarnąć i mogę, jeżeli zdążę, to mogę pokazać w sumie tutaj tak wokół domu, jak to wygląda, bo nawet nie robiłam czegoś takiego, a tu jest naprawdę spoko widok. Także mogłabym coś pokazać i później jedziemy do sklepu, a później już przyjeżdża siostra. Ogółem wstawiłam już makaron, będę musiała tam zaraz sprawdzać, trochę mieszać, żeby się nie przykleił do dna. Ale w międzyczasie chciałam ogarnąć sobie twarz w miarę. Trochę jolo, bo
nie mam lusterka, tylko patrzę w ekran, jakby... To może być ciekawe. Jeszcze sama wokół domu nie przechadzałam, więc nie widziałam, ile tego śniegu tutaj spadło. Widziałam, ile było na mieście, ale tutaj nie i powiem wam, że jest ciekawie. Dużo rzuciliśmy i byliśmy jeszcze po kanapę. Teraz muszę się ogarnąć pod spanie i się już kładę. Tak, jeszcze mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w następnych filmach.